Cześć wam, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Paweł. Dzisiaj pogramy tym razem szturmowcem. Nie, zobaczmy jeszcze tylko naszą broń. Wypadałoby ją chyba zmienić, może troszeczkę przynajmniej pod względem wyglądu. Zobaczmy naleśny. Starburst. Jesienny. Nie, no dobra, nie będzie leśny. Co my tu jeszcze mamy? Splintera. Dobra. I teraz tak. Widzę na Esie coś dzieje ciekawego. Coś takiego, nikt nie przyjmuje E. Po co tu śmigłowiec przyjechał? Przyleciał. Wrogi KNX-a pobliżu waszych pozycji, odbiór. Wrogi KNX-a w rejonie waszych działań bojowych, odbiór. Uwaga. Pierwsza pomoc, bierz. Przyjechali. Cel alfa pod kontrolą. Masz łateczkę kolej. Mamy tu drugiego gracza obok mnie. Może uda nam się jakoś wydostać. Uwaga, 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 chłopie, uwaga. Jak nas okrążą, już okrążają. Bierz go, bierz go. Nie oddamy tego punktu tak łatwo. Dobra. Słuchajcie, tu jeszcze motor jak jest. Ja z niego skorzystam. Wrogi żołnierz KNN na południu od waszych pozycji. Coś takiego. Gdzie, gdzie, gdzie? Ja już nie żyję. Dobra. Dobra, punkt A do przejęcia. Właściwie jest przejmowany, więc. Zaraz zerknijmy, co tu się dzieje. Straciliśmy kontrolę nad celem alfa. Zauważyłem wroga z KM na wschód od waszych aktualnych pozycji. Masz tu pierwszą pomoc. Jezus. Jezus. A! Zwierzaka zabiłem. Zwierzaka 40. Dobra, dobra. Ale patrzcie, ile ich tam było. A tego też nie widziałem. Taki samolocik. Na E. Z tej perspektywy będziemy mieli być może dość ciekawą opcję obrony. Będą chcieli wylądować? Skąd? A, cała ekipa, patrzcie ile ich tam jest. Dobra, damy radę. Musimy dać. Dobra, bronimy E. Żyje jeszcze. Siuliczek żyje jeden. Ja już teraz się pogubiłem, bo widziałem dwie główki i faktycznie tam były dwie główki. A jeszcze tam z tyłu jeszcze kolejna. Musielibyśmy się znaleźć w tym budynku tak przed chwilą, jak wcześniej. To wówczas mamy szansę na obronę, ale widzę, że już nie. To już jest koniec. Uh...
No dobra. Jaki spadochroniarz? Nie! To było bardzo głupie, to było bardzo złe. Jezus Maria, w sam środek! Dobra, dwóch wziąłem do grobu. O tyle dobrze. Ten mnie zaraz chyba podniesie. Nie. No niestety wróg podnosił swoich. Okej, dobra. Nie no, masakra. Tam się nie odradzam już. Tam są sami wrogowie kilku naszych, którzy nie potrafią przetrwać. Nie, oni tu mam. Jak my tu będziemy się pojawiać, to oni będą naprawdę cały czas się pojawiali i w tym momencie za chwilę przegramy. Musimy się spawnować w takim miejscu, to sorry. Niestety. Jeszcze go nie było. Super. Oby mnie ktoś nie zdjął, bo za chwilę tak się może stać. Nie w ogień, nie w ogień, nie w ogień. Coś mi przycięło akurat, jak gość szedł. Nie wiem czemu. F jest nasze. Na północ od was! Widzę tam wrogiego snajpera! Straciliśmy cel alfa! Leje się, leje, chłopie. Mają tam snajpera! Straciliśmy ten prawo! Masz pod nogami atletów, nie? Zobaczmy, co tu się dzieje. Jeden leży. Brak amunicji. Chyba mu się to nie spodobało. Ah!
Zobaczmy, czekajcie, gdzieś tu musimy się odrodzić, żeby... Chyba tylko jeden. Nie, jest ich więcej. Drugi leży. Widzę KMIP-te. Drogi KMIP-ta na północ od was. A teraz mi się pieprze wszystko, bo widzę, że... Nawet nie wiem, gdzie idę. Tak ciemno jak w dupie tu jest, że masakra. Teraz nie wiem... Nie wiem, czy wyjść, czy nie wychodzić. Granatnik. Taki surprise. Dobra, zobaczmy, możemy coś tu zmienić w końcu, czy nie? Chyba zmienię, wezmę tłumik zamiast tego czegoś. Zmniejszy się celność, zasięg, ale zwiększy się stabilność. No i nie będziemy tak słychać strasznie. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy do... Odblokowane już. Ciężka lufa, kompensator. Nie, dwójnóg to nie. Latarka to nie, to nie. Dobra, zostawmy tak, jak jest. Oczywiście dalej karabiny... Karabinki, bo karabiny już miałem odblokowane w dość dużej ilości. Pierwsza pomoc, masz. Stwierdzimy, że... Uwaga, cel brawo zneutralizowany. Karabiny właściwie odblokowałem. Karabiny jeszcze... Karabiny mam odblokowane, więc karabinki teraz odblokowuję. Bronić tego celu, nie dopuszczać wroga! Niestety w tych poprzednich... Nie mogłem już nic odblokowywać, nie było punktów. A więc nie opłacało się. Gdzie? Ha! Coś takiego. Gości mnie widział wcześniej, wali do mnie już wcześniej. Jedyne co mogę mu poradzić... Niech oleje, niech nie gra snajperem. Bo nie idzie mu to jakoś za bardzo. Żeby grać snajperem, to naprawdę trzeba mieć skilla. Do wszystkich, cel Charlie został przejęty. Na wschód od was, wygląda, że mają tam snajpera. A żeby mieć skilla, trzeba spędzić naprawdę wiele, wiele godzin. Chyba nasz. Panowie, macie bronić tego celu. Snajper wroga na zachód od waszych pozycji. Dobrze, że nam idzie. Do wszystkich straciliśmy. Aż sam się sobie dziwię. Nie jest źle nawet. 13 do 9. No zawsze co? Zawsze przynajmniej na plusie jestem. Ten plot neutralizowany. Przejęliśmy kontrolę nad telem Foxtrot.
Żołnierze, atakujemy ten cel! Dam radę. Ktoś dla was ma swoje by. Fajny komentarz. Dobra, lecimy dalej. Załatwiliśmy kilku gostków. Parę koralików się rozleciało. Jak miło. Jezus, no chłopie, leżysz, patrzysz na niego. Ja tu biegnę, nie jestem w stanie celować. No come on. Naprawdę. Leży, ten zdążył wyskoczyć. Naprawdę, co za koraliki. Muszę się wycofać, bo jesteśmy za blisko. Takie odnoszę wrażenie. Atakować cel, już! Co tam? Snajperzy. Koledzy snajperzy. Wrogowie, ale... Dobra, punkty nasze. Nie wiem, czy nie podskoczyć tutaj do góry. Coś czuję, że zaraz coś się tu pojawi. Patrzcie, jaka przewaga. Ponad 200 punktów przewagi mamy. A tu ktoś naparza. Przy D. Koraliki jedne, no. O! Za dużo ich tu było. O, cała armia. Mogę tam granaty wpuścić. To przynajmniej jednego by wysadziło. Żołnierz z karabinem maszynowym na południe od was. Kontrolujemy cel brawo. O! Coś wybuchło. Jeszcze nie wiem co, ale wygraliśmy. Wygraliśmy. I to jest najważniejsze. Dzięki za uwagę, do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, pa.